nie istnieją. Reszta mi to opowiadał historię, gdzie drzewa, które zostały wycięte, a jak gdyby opasają pięknie figurki, które tam pokazują jak gdyby klimat danego miejsca. Nie ma, zostały wycięte, czy zostały zburzone kamienice. Okna wspaniałe, które Matka Boska z Dzieciątkiem na rękach patrzy na osobę patrzącą, też już tych budynków nie ma, więc no, wspaniałe klimaty, które możemy zobaczyć dzięki jego pracom, a już niestety nie zobaczymy na żywo. Także Alosza niech to sam opowiada, bo to jest autor i to nie ja tu powinienem mówić o tych pracach, natomiast no, godne są tego, żeby popatrzeć, pospominać, jeżeli ktoś zna Lwów, jeżeli ktoś nie zna, no to wczuć się w klimat tamtego miejsca. Choć to są zdjęcia, jak mówi, sprzed 15-20 lat niektóre, więc 30 lat, a nawet i 30, więc to jest historia, ten Lwów się zmienia, czy na lepsze, czy na gorsze, to ja myślę, że autor nie popowie, bo on z tego miejsca jest. Dla mnie osobiście wystawa bardzo ciekawa i godna tego, żeby na nią popatrzeć. Dziękuję Ci, że mogłem zobaczyć. To jest słowo fachowca, bo to jest nie konkurent, tylko fachowiec. Dobrze.